Witam Państwa w komentarzu walutowym BossFX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 20 maja, godzina 7.30. W związku z tym zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech wybranych przeze mnie parach walutowych, które albo opisywałem już na naszej stronie BossFX, albo są tyle ciekawe, albo warto o nich wspomnieć. Tradycyjnie rozpoczynamy od głównej pary walutowej. No i tutaj widzimy realizację tego scenariusza, o którym mówiłem Państwu gdzieś w okolicach tutaj. Scenariusz spadkowy, no, okazało się generalnie, że triggerem tutaj do wybicia tego kanału, próby zbudowania tego kanału wzrostowego był FED, czyli generalnie dość zaskakujące zapiski z ostatniego posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej. No i wynika z nich to, że jeżeli te dane za drugi kwartał dla gospodarki amerykańskiej będą dobre, czyli PKB przyspieszy, zatrudnienie będzie utrzymywać się na dobre, stabilnym poziomie, bądź już rośnie, możemy spodziewać się podwyżki stóp już w czerwcu. No to jest zaskakujące, ponieważ Fed Funds i różnego rodzaju kontrakty wyceniające podwyżki jakby tego nie przewidziały. Raczej się mówiło o tym, że nawet w tym roku może nie być już żadnych podwyżek. Tymczasem taki dość jastrzębi sygnał ze strony Fed. W konsekwencji umocnienia dolara na szerokim rynku. W tej chwili jesteśmy przy średniej 100-sesyjnej, no i generalnie tutaj temat jeszcze zejście, wydaje mi się, że w przypadku przekroczenia tej średniej to są okolice 110, 111, 27. Drugą parą jest dolar amerykański do rosyjskiego rubla. Tutaj często tą parę starałem się wstawiać na naszą stronę, ponieważ był niezwykle ciekawy układ. Z jednej strony technicznie, no to widać było tutaj ewentualnie takie odwrócone RGR, jakaś próba wyjścia w górę. Technicznie było to układ na spadki na rosyjskiej walucie. Niemniej jakby szeroki układ wokół rubla był korzystny, czyli rosnące ceny ropy naftowej, tax period, dobre dane dotyczące bilansu handlowego, bilansu płatniczego, także generalnie rzecz biorąc był to ciekawy układ. Niemniej wydaje mi się, że został w tej chwili zanegowany i raczej tutaj wydaje mi się, że ta linia trendu, która była przy tym poruszeniu odwrócone RGR, powinna nam przynieść te 69,14 z opcją wyjścia wyżej. Tutaj oczywiście generalnie chodzi w dużej mierze o ropę, ponieważ jeżeli zakładamy, że dolar będzie się umacniał, to ropa powinna spaść. Jeżeli spadnie ropa, to również zaciąży to na rublu. EuroPLN w ulicach 4,440, widać, że ten pozytywny impuls po Moody's, który tutaj wystąpił do 4,3650, przepraszam, został zanegowany. Generalnie rzecz biorąc, mamy szereg ryzyk wokół złotego. Widać, że te ratingi do końca nie są pewne. Raczej Fitch nam też, wydaje mi się, że ten ostatni komunikat ze strony Fitcha mówił tak zawolowane, że możliwe być obniżenie perspektywy ratingu w trakcie lipcowej rewizji. Dwa, Moody's prawdopodobnie też nam obniży rating w trakcie kolejnej rewizji. Trzy, spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, wydaje mi się, że wchodzi w nową fazę. Opozycja tutaj generalnie nie chce współpracować. Prawo i Sprawiedliwość stoi dość twardo na swoim stanowisku, no i do tego do wszystko dochodzi Komisja Europejska, która to również ciekawy układ, ponieważ wedle źródeł rządowych komisja wystawi opinię w poniedziałek, wedle na przykład komunikatu ze strony agencji Reuters będą to zalecenia, także tutaj widać już jakąś rozbieżność w zakresie oceny nawet samej informacji ze strony Komisji Europejskiej. Niemniej, jeżeli byłyby zalecenia ze strony Komisji Europejskiej, a doszłoby do jakiegoś konfliktu na linii polski rząd Komisja Europejska, no to byłoby bardzo niekorzystne i raczej przekładało się na kolejny tutaj argument do odwrotu na złotym. Plus kolejne tematy jeszcze na złotym to są oczywiście kredyty we frankach, jakby zagrożenie ustawodawcze, plus in the end można powiedzieć, że tutaj jest temat przyszłego rocznego budżetu, czyli generalnie 500+, obniżenie wieku emerytalnego, a te wpływy nie są generalnie tak pewne i wydaje mi się, że raczej są w dużej mierze wątpliwe, także ewentualne przejście przez deficyt 3% w 2016 roku, no ewentualne powiedzmy naruszenie 3% wydaje mi się, że nie spotkała, bo momentalnie nałożeniem tutaj, wpchnięciem nas do procedury nadmiernego deficytu. Niemniej, jeżeli to jest Komisją Europejską, można powiedzieć, pójdziemy na noże w przypadku Trybunału, to wydaje mi się, że ewentualne, nawet minimalne przekroczenie może do czegoś takiego doprowadzić. W konsekwencji presja na złotego, wydaje mi się, że raczej 4,40 okolice na EuroPLN-ie. W przypadku dolar złotego czy funt złoty, tam są jakieś tutaj próby wyjścia wyżej. No właśnie o funcie. Funt generalnie ma swoje w tej chwili 5 minut. Widać, że to jakiś kanał wzrostowy nam funkcjonuje. Ewentualne wybicie jest 1,46, 1,46, 90, dajmy, że 1,47 już nawet bez tych końcówek. No to prawdopodobnie przyniosłoby nam test 1,4840. Lepsze nastroje wokół funta cały granie tydzień. No wczoraj troszkę nam to się zatkało, ponieważ ta świeca Doji wskazuje ewentualne spadki w dół. Wydaje mi się, że
temat. Funta w dużym mierze polega na Brexicie. Czerwcowe głosowanie nad ewentualnym wyjściem ze struktur unijnych. Wydaje się, że to będzie w tej chwili raczej mało prawdopodobne, ponieważ ostatnie Polsce pokazują 55% szans na pozostanie. Znaczy, 55% ankietowanych opowiada się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w ramach struktur unijnych. Oczywiście to jest jakby pochodem tej kampanii, która tam trwa, kampanii troszkę strachu, że jeżeli zagłosujemy, jeżeli brytyjskie społeczeństwo zagłosuje za wyjściem, no to generalnie każdy musi włożyć po 5 tysięcy funtów. Takie jest generalnie dość mocny przekaz, no i generalnie jest bardzo nieciekawe, będą bardzo nieciekawe perspektywy makroekonomiczne, no i generalnie handlowe do Wielkiej Brytanii. W konsekwencji jakby ta retoryka strachu wydaje mi się, że zaczyna dość przemawiać do wyspiarzy. W konsekwencji z tego co pamiętam 55% za pozostaniem, ponad 30%, chyba 38 albo 39% za wyjściem. Także generalnie przechyla się to troszkę ta szala w kierunku ewentualnego odrzucenia Brexitu, co w konsekwencji będzie prawdopodobnie dobre dla funta i dla pozostałych aktywów powiązanych z Europą, w tym dla walut. Dziękuję za uwagę.